poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, mieszkańcy gminy Skwierzyna największą ilość głosów oddali na kandydata z Komitetu Wyborczego Wyborców Gminne Porozumienie Samorządowe. O najbliższe plany zapytaliśmy zwycięzcę na stanowisko burmistrza gminy Skwierzyna, Wojciecha Kowalewskiego. Ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za udział w wyborach samorządowych, za oddanie głosu zarówno na moją osobę, jak i na kandydatów Komitetu Wyborczego Gminne Porozumienie Samorządowe, które razem tworzyliśmy. No, jestem bardzo zadowolony, bo prawie 60% poparcia w pierwszej turze, no to jest ogromne zaufanie od mieszkańców i tutaj no tak, z tego na pewno się bardzo cieszę i mogę obiecać i zapewnić, że tego zaufania nie zawiodę. Program wyborczy był określony, ale też, Szanowni Państwo, jesteśmy cały czas w biegu, tak więc my będziemy realizować to, co już rozpoczęliśmy. W tym roku mamy inwestycji zaplanowanych na 27 milionów złotych. Na pewno takim priorytetem dla nas jest budowa 100 mieszkań, o których zresztą mówiłem. Tak więc będziemy tutaj w tym kierunku bardzo mocno szli. Na pewno będziemy również tutaj wspierali tą przedsiębiorczość, o której również wskazywaliśmy w naszym programie wyborczym. Tych tematów jest dużo, no i zabieramy się do roboty.